Dużo osób oprócz malowania chciałoby mieć własne tablice rejestracyjne. Dodatkowo pokażę wam dzisiaj w odcinku dwa zarąbiste sposoby, żeby mieć takie tablice i w Trackers MP, i w single playerze. Dodatkowo możecie sobie zrobić te tablice bardzo, ale to bardzo szybko, nawet w 2 sekundy, albo troszeczkę więcej popracować i mieć je w o wiele lepszej grafice. Pierwszy sposób. Sprawa jest bardzo prosta, wystarczy, że wejdziecie sobie na worldoftrack.com. Tam się zarejestrujecie albo zalogujecie. Następnie przechodzicie do kategorii Profile Customization i ogólnie macie tutaj Eurotrack Custom License Plate. Możecie sobie zrobić tak samo w American Tracku. No i tutaj sobie ustawiacie kraj, żeby tutaj wam ładnie ustawiło i możecie sobie tu wpisać co tylko sobie chcecie. Co nie? Ja na przykład sobie ustawię MIS 2, nie wiem, MS 2.4 Elo. Robimy upload, successful i szybko odpalamy sobie Eurotracka, żeby zobaczyć, jak wygląda nasz efekt. Od razu przypominam, że sprawdzałem ten sposób na Trackers MP i naprawdę działa. Następnie, gdy już jesteście w Eurotracku, bardzo ważną sprawą jest połączenie swojego profilu, konta w Eurotracku razem z właśnie World of Track. Jest to bardzo proste, na przykład klikacie sobie na ten profil KXKuba i klikacie tutaj połącz z kontem World of Track. Wpisujecie login, jakim się logujecie tam na stronie i hasło. I w sumie tyle. Później po prostu klikacie kontynuuj. Jesteśmy już w ciężarówce, teraz zobaczmy, jak to wygląda. Włączamy sobie kamerę 0. Jakby ktoś nie wiedział, jak się wychodzi z ciężarówki, to kamerą 0, jest masę poradników w internecie o tym. No i sobie tak wychodzimy z tej ciężarówki, o tutaj, i patrzymy, i jest, My Social 24 Elo. No powiedzmy sobie szczerze, no grafika i jakość tego nie jest za dobra, ale w drugim sposobie pokażę wam, jak ta grafika może być o wiele lepsza, ale rejestracja jest, jest. To był pierwszy sposób, bardzo prosty, da się to zrobić w 3-4 sekundy i już. Teraz pokażę wam drugi sposób, troszeczkę cięższy, w którym będziemy musieli sobie użyć jakiegoś Gimpa, Painta i tak dalej. Lecz wcale on nie jest trudny, tylko że już na Trackers MP nie działa, ale efekt jest o niebo lepszy. Number one, pobieramy sobie modyfikację license, plate, pack for modification track, ble ble ble. Najlepiej zrobić sobie Ctrl-C. Wpisujemy sobie ETS2 tą i wpisujemy sobie teraz bardzo ważne wersje gry, na której gram. 1.38 albo 1.39 albo 1.37. Naprawdę co chcecie. Jak już znaleźliśmy tą wersję modyfikacji, która nas interesuje, po prostu sobie ją pobieramy. Jak już pobraliśmy sobie, no to teraz odpalamy taki program WinRAR, klikamy plik, otwórz archiwum i sobie szukamy, tutaj klikamy wszystkie pliki i szukamy tego. Po prostu musimy to jakby otworzyć. Najlepszy program WinRAR, polecam. Klikamy otwórz i tutaj mamy różne pliki. Wchodzimy w Vehicles, Track, Upgrade, Plate, Textures i szukamy PL. Tutaj po prostu przeciągamy to do jakiegoś innego folderu i mamy PL i najlepiej to otworzyć w Gimpie. Gimp jest całkowicie darmowym programem graficznym, jest masę poradników w internecie, jak się niego nauczyć. Bardzo fajny, taki Photoshop dla biednych. No i mamy takie coś. I teraz kochani, chcielibyśmy, żeby tu były napisy takie, jakie będziemy chcieli. W sumie to tutaj możemy sobie zrobić takie coś. I też będziemy mieli na tablicy, ale chcemy, żeby to wyglądało realnie. Przede wszystkim możemy sobie zniwelować to, co nie? Tutaj napiszemy sobie na czerwono, zostaw suba i łapkę. Koniecznie zostaw mordu, suba i łapkę. Teraz pasowałoby zrobić tablicę. Jak to zrobić? Bardzo prosto, będzie nam potrzebna strona platesmania.com i tutaj wybieramy sobie tak samo, zwykła tablica samochodowa, wybieramy sobie, co chcemy mieć, LBI czy coś innego. Możemy też mieć takie specyficzne różne, na przykład wojskowe i sobie tu na przykład dajmy, nie wiem, test, LBI test i klikamy otrzymać i mamy LBI test, teraz klikamy na to prawym, otwórz, tak, klikamy kopiuj obraz, edycja, wklej jako nowa warstwa. I tu sobie to przeciągniemy tak równiutko. I w gruncie rzeczy już mamy prawie gotową tablicę. Teraz, co ważne zrobić? Teraz słuchajcie mnie uważnie. Możecie kliknąć zastąp PLDDDOS i to jest spoko, to czasem działa. Lecz poleciłbym wam na wszelki wypadek od razu zapisać sobie też ten plik w rozszerzeniu PNG. Czasami GIMP się baguje i nie chce dobrze wyeksportować czegoś w DDS. Jak widzicie, zrobiła nam się kaszana.
W sumie nawet nie wiem czemu, ale przerzućmy tutaj ten plik graficzny i spróbujmy kliknąć nie zastąp, a wyeksportuj.pl i napiszmy DDS. Wyeksportuj zastąp. O, i teraz będzie dobrze. Export as DDS. O, i teraz działa. Jeżeli nadal wam nie będzie działać, bardzo wam polecam wejść sobie na stronę, na przykład wpisujecie ng2dds, po prostu jak coś wpisujecie i macie konwerter i po prostu tutaj wrzucacie plik, i on wam przekonwertuje do DDS. Gdy już mamy ten plik, teraz odpalamy sobie to archiwum i tak jak przerzucaliśmy stamtąd tu, teraz przerzucamy z tu tam. Czyli bierzemy sobie PL i najeżdżamy sobie o tutaj i klikasz OK, mordeczko, i powinno działać. Teraz Ctrl X, przechodzimy do magicznego dokumenty Euro Truck Simulator 2, plik moc i tutaj wrzucamy, tak, bo ja już mam ten, to muszę zamienić pliki. Serio, zapomniałem o tym, że nie włączyliśmy moda, zarządzaj modyfikacjami. Dobra, nieważne, nie było tematu. No, zapominajcie o tym. Dobra, jeszcze raz, dilerzy ciężarówek, Magnumka, odwiedź wybranego dilera, klikamy sobie, personalizuj konfigurację. O, a tutaj już na przykład możemy od razu sobie zrobić, a to zarąbiście. I teraz szukamy sobie PL. O, bierzemy sobie to PL, co nie? I jak widzicie, już mamy LBI test. Pamiętajcie, żeby z tyłu również ustawić. No i teraz zerknijmy sobie na kamerze 0, jak to nam wygląda. O, i jest nasza tablica LBI test. Zostaw suba i łapkę. Ale patrzcie, jak tutaj grafika jest o niebo lepsza, co nie? Tutaj rozdzielczość tego wszystkiego jest o 5 razy lepsza. Więc naprawdę bardzo, bardzo wam polecam. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Mam nadzieję, że wam pomogłem, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, bo naprawdę dużo jeszcze ciekawych rzeczy wam pokażę. Tym razem koniecznie wyślij ten film swojemu znajomemu i napisz koniecznie w komentarzu, jak będzie wyglądała twoja pierwsza tablica, jaką sobie zrobisz. No i wbijaj na mojego Instagrama majstrzostrzelca24 i na grupę Kuchenna Flota majstrzostrzelca24. To już wszystko w tym odcinku, dzięki raz jeszcze za oglądanie i do zobaczyska.